Dzień dobry, witam, tu Antaos i zapraszam na Let's Level Legend of Mir 3. Tak więc standardowo ustawimy sobie przedmioty paska. Ekwipunek mam w pełni naprawiony, 200 tysięcy zasobów złota. Skille są ustawione. To, co bym zrobił jeszcze na początku, to włączyłbym sobie Flame Splasha. I ruszyłbym sobie troszkę poekspić. Napojki są zakupione, zbroje są w pełni naprawione. Cóż to za niemiłe przywitanie? Dawno ogólnie nie grałem, będę musiał się troszkę wczuć w materię. Jeszcze jeden żywy, jakim tu jest. Jakoś szybko mi życie uciekło. Ta zbroja na wyższy poziom z mniejszą ilością pancerza daje po sobie znaki. Że powinienem bardziej atakować niż obrywać. Tu na dole był jeszcze jeden. Jeszcze ktoś nie układa? Więcej manny by się przydało.
A przy okazji miałem jakąś zdolność do obserwowania przecież. Mocno mnie tu układają. Muszę się podleczyć. Nie da się tam przejść. Najwidoczniej nie. Jak mnie masakrycznie to punktują. Ale tam się już nie teleportuję, bo tu mam łupy do zebrania. Wpierw łupy. Jeszcze coś leżało? Nie wydaje się. Tak, ten teleport naprawdę bardzo ułatwił mi życie.
byłem pewny, że ubiłem tego kaktusa. A on jednak ustał. Ciebie nie widziałem. Daj mi troszkę manny. Nie. Jak na walkę razem z dinozaurem jest mi was troszkę za dużo. Tylko pytanie, gdzie dokładnie stoi ten dinozaur? Tutaj stoi dinozaur. No tak, ma za wysoki poziom. Odrobinę doświadczenia. Niestety chwyt cienia nie zadziałał. To jest przeklęty kaktus. Bardzo niefortunnie się przedstawił. Gdzie jest drugi dinuś? Troszkę więcej manny mi się przyda. Flujący trucizną, tak? Chodź tu troszkę na bok. Thank you.
Było blisko, ale przeżyłem. Troszkę niepotrzebne to ryzyko. Ta jego trucizna jest okropnie mocna. Kogo mamy tutaj? Jeszcze jeden taki trujący. Na samym starcie mnie otruchał, więc na dwa podejścia będzie. I zwiewamy. Troszkę manny też mi się przyda. Żeby mi się za bardzo nie leczył. Doskonale. Troszkę więcej many. Jeszcze jeden taki trujący. Na szczęście tym razem nie otruł. Kogo mamy tutaj? Piłozębny. W porządku, chodź tu. Następny dino piesek. I szczelający dino. Jakoś życie mi mocniej schodzi niż powinno. Spróbuję to robić. Jakoś poszło. I idzie na mnie trujący pan. Trochę
Troszkę tej na bok bym z nim podszedł. Jeszcze raz bym rzucił na niego Hellfire. No, niestety dosyć prędko mnie odkrył. Więc robimy to na dwa podejścia. Zadbam tylko o to, żeby się nie leczył zbytnio. Ktoś tutaj jest. Inny piesek. Pan Pazur. To będzie dosyć nieprzyjemne spotkanie. Do niego było lepiej podbiegać bezpośrednio. Dużo mu nie zrobiłem, a on mnie tak mocno przepunktował. Nie chciał użyć teleporta, ale jakoś tak się złożyło. Niestety czwórka jest zaraz obok piątki. Teraz jest pytanie, kogo będę mieć w pobliżu, ale nie skoczyłem daleko. Troszkę więcej manny, tak na wszelki wypadek. Mam tylko nadzieję, że mnie nie otruje. I nie otruł. Piło zępny. Może być. Kogo mam tu w rogu? Jeszcze jeden piłozębny.
Kogo mamy tutaj? Już mnie ktoś zobaczył? Inny piesek. Troszkę więcej manny. I lecimy z obrażeniami. Trujący. W porządku, niech mi tutaj podejdzie troszkę. Muszę koniecznie ryzykować. Udało się. Mam jeden taki napoik manny. Niech będzie na razie. Ale już wkrótce będę się ogólnie wracał. Kogo mamy tutaj? Jeszcze jeden trujący. Jest dużo ich tu. Mieszkają tu czy jak? Na to ogólnie wygląda. Na wszelki wypadek. Dwóch trujących nie. Na raz na pewno nie chcę z nimi walczyć. Więc zobaczmy, co tutaj znajdę jeszcze. Piłozębny. I jeszcze jednego trującego tu mam. Troszkę manny.
Los był łaskawy i nie zostałam otruty, doskonale. Przyłozępny. Jego jeszcze bardzo chętnie zabiorę po drodze. Dwadzieścia cztery napoiki. Nie będę ryzykował. Tak więc nowy teleport. To pójdzie na sprzedaż. To również. To również. I troszkę napojków by mi się przydało teraz. Troszkę punkty doświadczenia poszły tam do góry, tak więc jak najbardziej się opłaca nadal tam chodzić. Złota poszło, ale napoiki będą konieczne do kolejnej tury ekspienia i tym razem wezmę nieco więcej manny ze sobą. Nie potrafię tyle unieść. A tyle? Też nie? Około 32. 31, żeby nie zaczął powoli mi biegać. Następnym razem o te 24 mniej. Napojków leczących wezmę. I na obecną chwilę zrobiłbym sobie krótką przerwę, a wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.